Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora Muzeum Warszawy, które otworzyło nową wystawę Rzeczy Warszawskie. Chcielibyśmy, żeby nasi goście spacerowali po Muzeum Warszawy, po 21 gabinetach, tak jak spacerują po mieście, żeby zatrzymywali się przy przedmiotach, które ich skłonią do refleksji, które im się spodobają, które coś im przypominają. Agnieszka Dąbrowska, Muzeum Warszawy. Jestem kuratorką gabinetu ubiorów. Ja miałam przyjemność być przy tym, jak ta kolekcja się rozrastała. Miałam okazję często rozmawiać z wnukami albo wnuczkami niegdysiejszych właścicieli tych ubiorów. Praca zaczyna się od tego, żeby ze zbioru obiektów wybrać te, które najwięcej opowiadają. To czasem jest tak, że są to rzeczy najcenniejsze albo najstarsze, ale czasem warto wybrać coś, co jest bardzo zniszczone, natomiast ma niezwykłą, inspirującą, bardzo znaczącą dla dziejów miasta historię. Bardzo lubię suknię Syrena projektu Grażyny Hasse. Bardzo się cieszę, bo do muzeum na to otwarcie trafiła moja suknia, która w pewnym sensie była zaprojektowana z myślą o tym rynku Starego Miasta i o tej pięknej rzeźbie, która stoi na środku rynku. W zasadzie trudno było się rozstać z tą suknią, ale w tej chwili znalazła nowy dom i mam nadzieję, że będzie jej tu dobrze. Chcielibyśmy, żeby chodząc od przedmiotu do przedmiotu, każdy mógł ułożyć z historii tych rzeczy dzieje Warszawy. Bardzo różnorodne, bardzo skomplikowane i bardzo ciekawe. 21 gabinetów, 7,5 tysiąca oryginalnych przedmiotów i ich historii. Przepiękne suknie, przepiękne buty. Tutaj można przyjść i zobaczyć, jak naprawdę rzemiosło kiedyś dawniej istniało. Tym, co dla mnie jest najbardziej wzruszające, jest indywidualność tych przedmiotów i ich bezpośredni związek z konkretnymi osobami, konkretnymi warszawiakami. Coś tak ulotnego, jak ubiory, jak wachlarze, rękawiczki, szyfonowa bluzka, które przetrwały kataklizm II wojny światowej, to w przypadku Warszawy wydaje mi się rzeczą niezwykle cenną, metafizyczną nieco.